Jak na razie grudzień był łagodny, ale w weekend poczujemy jego zimowe oblicze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na południowym wschodzie intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu, miejscami także marznącego deszczu powodującego gołoleć. Opady do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach spadnie 15 cm białego puchu. Na północy lokalnie marznąca mgła, a na południu silne zamglenia. A na termometrach od minus 5 stopni na północy, przy rozpogodzeniach może być jeszcze mroźniej, do 2-3 na Podkarpaciu. Rano na południowym wschodzie jeszcze opady deszczu, deszczu ze śniegiem, stopniowo przemieszczające się za wschodnią granicę. Przed południem już powinny pozanikać, ale słaby śnieg pojawiać się może wszędzie, poza północnym zachodem. W południowo-wschodniej części kraju mogą utrzymywać się mgły. Na termometrach od minus 3 do 2 stopni. W drugiej części dnia, poza północnym zachodem, nadal dużo chmur i gdzieniegdzie będzie pruszyć śnieg. Temperatura od minus 1 do 1 stopnia. Wiatr silniejszy w górach. Niedziela przyniesie dość intensywne opady śniegu. Niewykluczone na wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem lub opady marznące. Będzie też wiał silniejszy wiatr, powodujący zamieci śnieżne. Na drogach ślisko. Tylko na północnym zachodzie trochę przejaśnień i od minus 4 do minus 1 stopnia. W poniedziałek będzie padać śnieg, ale już słabszy. Chłodno. Od minus 5 stopni na Podlasiu do 1 na Pomorzu. Nad morzem silniejszy wiatr. Kolejne dni i noce chłodniejsze, ale opadów mniej. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.